Witam wszystkich bardzo serdecznie w League of Legends. Mój osobisty poradnik dla osób początkujących przygodę z League of Legends. Prawdopodobnie już macie wszyscy jakieś pojęcie, co powinno się robić w League of Legends. Ale dla osób, które tak naprawdę jeszcze nie są przekonane, jak trzeba grać, postanowiłem nagrać taki krótki filmik. Ja jestem Dragio, znany też jako Mordewing. Obecnie gram jako Mordekaiser na pozycji mid, czyli na środku. Zobaczmy jeszcze tak szybko, kto jest w naszej drużynie. Warwick, Teemo, Rengar, Jayce, w drużynie przeciwnej Garen, Akali, Lessin, Nunu i Ashe. No, postacie powinniście już chociażby troszkę znać. To, co jest ważne, prawdopodobnie powinniście zaczynać z butkami i 3 potionki. Dlaczego tak? No, buty zawsze są dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o graczy początkujących, to no, co prawda ciężko wam będzie porównać poziom gry z tym, co może się tutaj dziać na ekranie. Ja obecnie mam poziom 30, czyli maksymalny, i mam, powiedzmy, już wykupione no, najlepsze runy, które uważam, że mi się przydadzą akurat na tej postaci. Nie będę może tutaj teraz tak omawiał z grubsza każdej postaci czy każdego skilla. No, warto na pewno sobie powiedzieć, że nie będziecie raczej mieli tych dwóch tutaj. Znaczy, możecie, ale nie musicie, bo nie jestem, szczerze mówiąc, pewien, na których poziomach te czary przywoływacza po prostu były dostępne. To, co jest ważne, na pewno grę się wygrywa przez, no właśnie, last hitowanie, czyli umiejętność uderzania minionów, czyli tych stworków naszych, ale to już oczywiście wiecie, w odpowiednim czasie, tak, żeby je zabić. To w zasadzie wygrywa grę, chociaż może się wydawać dość śmieszne, że coś takiego może wygrać grę, ale jak widzicie, za każdego stworka dostajemy pieniądze, a pieniądze, jak wiemy, napędzają wszystko, także League of Legends. Szybko powiedzmy sobie na temat tego, co tu się dzieje na mapie. No, na mapie, jak to na mapie, mamy 3 lane'y, czyli te 3 drogi. Jest to górna, środkowa i dolna, czyli top, mid i bot. Co to wam powinno mówić? Ano to, że na niektórych tych lane'ach, bo tego raczej określenia będę używał, więc na niektórych tych lane'ach preferowane są różne rodzaje postaci. No, jak widzicie, tutaj właśnie był gank. O gankach prawdopodobnie trochę później. No, gank się niestety nie udał wrogiej drużynie. Ale tak, wracając do last hitowania, czyli po prostu musimy zabijać stworki, te, które idą naszą linią, naszym lane'em, aby dostać pieniądze. A pieniądze, jak wiadomo, pozwolą nam wygrać, albo przynajmniej zdobyć sporą przewagę podczas gry. No dobrze. Na czym powinniście się skupiać jako początkujący gracze, poza zabijaniem minionów? Oczywiście najważniejsze jest to, żeby nie dać się zabić. A jak już się nie dacie zabić, no tam słyszycie pewnie, że przeciwnik pokonany. No dobra, mi nie idzie zbyt najlepiej z last hitowaniem, mam ich 14. Tyle samo ma tutaj champion przeciwnika. No, Warwick tutaj się, widzę, zbliża. Będziemy coś kombinować zaraz.
Dobrze. W zasadzie powiem wam tylko tak, że preferowane przedmioty możecie znaleźć chociażby na takiej stronie jak MobaFire. Postaram się tam w opisie filmiku dać do tego linka. No jak mi się nie uda, no to trudno. Jak się uda, no to fajnie. Czyli tak, w pierwszej fazie gry w sumie skupiamy się tylko na dobijaniu minionów, czyli tych stworków, no chociażby wpadły trzy. Dobra, jeszcze poczekamy z powrotem. Ja tutaj gram moją chyba ulubioną postacią, czyli Mordekaiserem. Mamy już poziom 6, czyli naszego ultimate'a. Dobra, teraz możemy się cofnąć. Ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze sobie poczekamy. Przeciwnik pokonany. No niektórzy mogą powiedzieć, że tutaj grę wygrywają kille. Jest to po części prawda, po części nie. Dobra, idziemy zrobić ganka. Czyli jest to po prostu wparowanie na czyjegoś lane'a. I próbować będziemy kogoś tutaj ubić. I wchodzimy. No czy tutaj ten wróg nam uciekł? No już nam nie ucieknie. Czyli gank po prostu był udany. To co warto zawsze pisać, czyli SS. SS to znaczy, że kogoś nie ma na lejnie. To jest taki skrót myślowy od miss. Może być też mija. Przeciwnik pokonany. Czy miss in action. Jest to nic innego jak sygnalizacja naszej drużynie. Że mamy z powrotem naszego przeciwnika na lejnie. Czyli na naszej linii. No tam smok zabił Warwicka. No to nie było najmądrzejsze z jego strony. No tam prawdopodobnie chłopaki starają się ubić smoka. Może chwilę o tym, co tu jest na mapie tak naprawdę. No jest smok, który jest naprawdę bardzo ważny. I tutaj będzie baron, który jest także bardzo ważny. Ale to dopiero za chwilę. Jak dla mnie bardzo ważne jest kupowanie potek. Moja postać, Mordekaiser, używa po prostu swojego życia do rzucania zaklęć. No... Dla początkujących, jeśli mają Mordekaisera, no będzie to koszmar. Mordekaiser nie jest stworzony dla kogoś, kto ma słabe runy albo słabe specjalizacje. Damy znać na topa, co tam się dzieje. No jak widzicie, radzę sobie całkiem nie najgorzej. Spróbujemy pójść na topa, tam zgankować zaraz go, chociaż chyba daje sobie chłopak... Dobrze, nie daje sobie chłopak rady. To się zwie troszkę gridowanie, czyli grid można określić jako...
jako. No jeśli chcemy za wszelką cenę zabić naszego przeciwnika, to w takim wypadku mamy po prostu grida, czyli lecimy, brzydko mówiąc, na pałę. Przeciwnik pokonany. No, ona się tam nam wyflaszowała. Ale było blisko. Napiszemy SS Mid, wrócimy sobie. Nie wrócimy sobie. Straciliśmy wieże. Wieże są kolejnym bardzo ważnym punktem strategicznym. Tak to można nawet ująć. Za każdą wieżę dostajemy nie dość, że golda, to jeszcze przewagę taką, że możemy popchnąć po prostu naszego lane'a, czyli naszą linię. Co tu jeszcze można takiego na szybko powiedzieć? Nie mamy butów. To jest coś, o czym zapomniałem. Za 40 sekund mamy ultimate'a. Rengar tam niestety. No, tutaj nasz kolega jest w opałach. To nie, niewielkich. Dobra, udało nam się tutaj ze wsparciem. Co prawda, no Warwick nie przeżył. Ale udało się bardzo ładnie. Nie raportujmy Warwicka. No tutaj troszkę flame'u poszło, no. O! Hilfe, by się przydał jakiś hilfe. Przeciwnik pokonany. Dobra, rzuciliśmy sobie niestety naszego ultimate'a. Dlaczego niestety? Ano dlatego, że no postać nie umarła. Czyli nie warto marnować ultimate'a, jeśli nie mamy pewności, że przeciwnik umrze. Jeśli chcemy się cofać do bazy, no to wiadomo, warto cofnąć się pod wieżę, żeby być bardziej bezpiecznym. No ja teraz kupię sobie na przykład budki. Budki to w zasadzie podstawa każdej gry. Akali. Warto patrzeć też, w co inwestuje przeciwnik. Wroga Akali idzie w attack, damage i w ability, czyli w zasadzie standardowo to, co bierze Akali. My zakupimy sobie jeszcze jednego warda. Mimo że tych pieniędzy jakoś tak mega dużo nie mamy, to jednak warto sobie zainwestować. Dobra, pingniemy, żeby się cofnęli. Bardzo ładnie tutaj nasza drużyna se poradziła z nimi. Dwa trupy. Warwick nam tutaj przyszedł troszkę podkraść. Idziemy teraz na topa. Razem z Warwiczkiem. No oczywiście Warwick poszedł nie w tą stronę, co trzeba. No i nie udało się dorwać tutaj tego koleśka całego. Dobra, mamy tutaj wardy. Wardy są w zasadzie bardzo potrzebne, jeśli chcemy mieć kontrolę na tym,
co się tutaj dzieje. Tutaj na bocie bardzo dużo złych rzeczy się dzieje właśnie. No jest to troszkę spowodowane przez Warwicka. No dobra, jak widzicie, mój ultimate to jest taki bardzo przyjemny duszek. Udało nam się zabić wroga. Tam już gdzieś Akali się czai. Ta Ashe tutaj bardzo na pewno chce oberwać. A ja jestem znany z tego, że lubię mocno uderzać. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. No dobra. Asha umarła. No, bardzo głupio. Ua, jajajajaj. No, tego się nie spodziewałem. Staliśmy pokonani. No, jak umieramy, mamy chwilę czasu, żeby zobaczyć, w co warto inwestować. Garen ma attack damage. Tam ma ability, Lessin ma attack damage, tu jest attack damage, Nunu ma ability. No i w zasadzie na podstawie tego warto zawsze sobie zaplanować, co chcemy kupić. Oczywiście nie zapominajmy o tym, żeby levelować. Levelowanie jest tutaj bardzo potrzebne. Pingniemy Warwicka, żeby tutaj poszedł na czerwonego, bo prawdopodobnie będzie gdzieś tam Lessin. No właśnie, oni są na smoku, którego oczywiście tam nie ma. Udało nam się zabić wroga. No tam pingują, żeby Rengar się wycofał. Wróg się jest pustoszeniem. Ja niestety nie mam na tyle życia, żeby coś z tym zrobić. No staram się, ale niestety umrę. No ale Jace chyba zdoła tam Ashe dobić. Dobra, to był mój błąd ewidentny. Ubijcie Lessina. Wiadomo, kogo na początku bić. Dobra, warto też sprawdzać opisy śmierci, bo to jest dość ważne. Widzimy więcej z jakiego źródła otrzymaliśmy obrażenia. Co ja mogę z tym zrobić? Mogę wziąć to, mogę wziąć na przykład to. To mi się w ogóle nie przyda, to by mi się przydało. Ale, no właśnie, 1110. Poczekamy jeszcze. Jeśli chodzi tutaj o rolę, jakie mamy do spełnienia, no to możemy wyróżnić tutaj attack damage, ability damage, czyli po prostu wojownicy, magowie, taka klasa, która się zwie, powiedzmy, support, która nie jest
pełnoprawną klasą. No już akurat Nunu dorwaliśmy. Bum. Tutaj jeszcze Garen gdzieś się będzie kręcił. No już Garena niestety nie dorwiemy. No jak tutaj widzicie, w zasadzie gra już opiera się tylko i wyłącznie na pchaniu linii i tym, co jest tutaj ważne. No, ale żeśmy oberwali teraz to, co jest ważne, czyli zabijanie innych bohaterów. Dużo obrażeń fizycznych, dużo obrażeń mieszanych. Koniec serii. Dobra, ja tutaj w zasadzie idę troszkę więcej w pancerz. Czyli pancerz zmniejsza ilość obrażeń, które otrzymuje od zwykłych ataków. Rengar tutaj troszkę marudzi. No marudzi, bo mu chyba nie idzie. Jest 5-6, ja jestem 4-3, asysty 7, zabity stwór 99. W porównaniu do Akali, no, porównywalnie. No ja staram się, powiedzmy, unikać takich sytuacji, jak robi Rengar, czyli wszyscy są, za przeproszeniem, do dupy i nikt nie potrafi grać, bo jestem w ogóle najlepszy, czy coś, i w ogóle weźcie wszystkich, zaraportujcie. No unikam tych takich sytuacji, wiadomo, każdy ma lepszy albo gorszy dzień. No, Warwick raczej ma przeciętny dzień. Rengar ma chyba też słaby dzień, bo to są takie... Rengar zwłaszcza, to jest taka postać, że... powinien naprawdę miażdżyć tutaj przeciwników. No, a że nie... Aha, no dobra, Rengar postanowił sobie zafolgować troszkę. A jednak nie, wrócił do gry. Więc tak, teraz skupiamy się na tym, żeby nie walczyć solo. Czyli wchodzimy już w taki etap późnej gry dość. Warto tutaj troszkę załapać taktyki. Czyli kto, co i jak atakuje. Dobra, nasza SSL. Tu się czai już Garen, czyli oni wiedzą, że my robimy smoka. Dobra, teraz oczywiście pułapka. Przeciwnik pokonany. Seryjny zabójca. Seryjny zabójca. Zobaczymy, no właśnie, zobaczymy. Udało nam się zabić wroga. Dobra, tutaj troszkę jeszcze przyfarmimy sobie. No, Rengar tutaj płacze, no, że nie ma pomocy ani nic z tych rzeczy. No ja mam tutaj podejście, że w walkach drużynowych no ciężko jest. Ciężko jest się, powiedzmy, tak ograniczyć, żeby każdy mógł swojego ubić. To niestety tak nie działa.
No jak w życiu, no. Po prostu. Ja wyznaję filozofię, że no przeważnie nie ma czegoś takiego jak Kill Steel, czyli to, co napisał tutaj Rengar, KS. No jeśli już jest taka sytuacja, no to tak jak tutaj widzimy, Rengar stara się coś tam, powiedzmy, samemu zdziałać. Sojusznik pokonany. No właśnie, i to jest taka sytuacja, w której... Koniec serii. Napisałem, żeby Rengar nie łaził po prostu solo. No mieliśmy tutaj klepsydrę, żeby się jeszcze, powiedzmy, tutaj uratować. Okej, okay, no na przykładzie Rengara możemy tutaj napisać, że no nie potrafi grać. Mimo, że to jest prawdopodobnie 30 poziom, no Rengar nie potrafi zbytnio sobie radzić. No ma te kille, ok, ma te asysty jakieś tam. Jace ma 15 asyst. Ale to i tak nic nie zmienia. Rengar, no mimo, że nawet nie jest dżunglerem, to sobie łazi po dżungli wroga. No i nic nie robi, no taka jest prawda. No dobra, nie będziemy tam zwracali zbytnio uwagi. Będziemy się tutaj starali chodzić mniej więcej razem. Warwick se tu dżungluje na spokojnie. Oczywiście Rengar musiał się wdać w bitwę i zaraz umrze. Przeciwnik pokonany. Chociaż chłopak dał sobie radę jakimś fartem. Tylko zawsze jest później taka sytuacja, że tu się pojawia cała ich drużyna. Cała ekipa się zwala na jedną osobę, która ma mało życia w tym momencie. No i jak wiemy, to się nigdy nie kończy zbyt dobrze. No tutaj Jace coś stara się. Jeszcze tu się wbijemy, może coś jeszcze będzie do roboty. No nie ma nic do roboty. No Warwick tutaj coś próbuje zdziałać. O mój Boże. No, dobra. Rengar tam ich wykończył. Napiszemy ładnie, że nie ma tutaj czegoś takiego jak Kysy w tej grze. Zniszczono twoją wieżę. No niestety taka prawda, no nie ma czegoś takiego jak Kill Steel'e tutaj. Teraz ja się zastanawiam, gdzie się podziała Akali. Dobra, postawił grzybka na baronie i to jest bardzo dobra taktyka. Wszyscy tam się tłukli o czerwonego, widziałem. No, ten Rengar tutaj, jak widzimy, ma te jakieś tam swoje fanaberie i teraz muszę was przeprosić. Przeciwnik jest nie do powstrzymania.
No dobra. Wróciłem, miałem telefon bardzo ważny. No i wyszło jak wyszło, czyli nie mogłem się skupić i umarłem. Rengar jak zawsze płacze. Jest to 30 minuta. Wiadomo, musimy zniszczyć inhibitory, wieże i Nexusa. Warwick już wstał. Dobra, kilka sekund i już też jesteśmy na nogach. I lecimy. Musimy się bronić teraz. Znowu zapomniałem użyć tej naszej klepsydry kochanej. Sojusznik pokonany, no standardowo. Oni oczywiście gdzieś musieli tam polecieć. Rengar oczywiście nie chce się wycofać. Teraz musimy się skupić na tym, aby bronić towery. Tam, gdzie akurat będzie taka potrzeba. Mam nadzieję, że Rengar tam sobie poradzi w miarę. No my sobie jako tako radzimy. 1135 do naszego następnego przedmiotu. Sobie tutaj. No dobra. Lessin uciekł. Teraz warto by było właśnie dorwać tutaj tą Akali, która zapewne już uciekła. Albo jeszcze nie. No dobra, nie będziemy używać flasha. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. A niech to. Właśnie teraz zużyłem naszego flasha. No i niestety umarliśmy. Jace oczywiście musi się wycofać. Co ma Garen? Garen jest bardzo mocny. Więc na Garena będzie trzeba wziąć... Co będzie trzeba wziąć na Garena? Coś na obrażenia fizyczne, czyli pancerz, czyli kolczugę zwykłą i się nie przejmować. Oczywiście znowu zapomniałem użyć mojej klepsydry, ale to nie szkodzi chyba. Warwick tam jeszcze dorwał kogoś. Przeciwnik pokonany. Nie wiem, kto kogo załatwił. Ale to nie szkodzi, szczerze mówiąc. No niestety nie udało nam się uratować wieży w ostatniej chwili. Musimy się tutaj skupić, żeby to wygrać. Mimo, że w zasadzie mamy przewagę w killach, to nic mnie nie znaczy, no, tak naprawdę.
Twój inhibitor wkrótce się odrodzi. Oni idą na barona. Albo to jest pułapka, albo po prostu już cała ich drużyna tam jest. Czy są? No już zrobili barona. Rengar oczywiście poszedł nie tą stroną, co trzeba. No już nic nie mogliśmy zrobić, szczerze mówiąc. A już w zasadzie mamy przegrane, bo Rengar gdzieś tutaj sobie, lekko mówiąc, folguje. No to się nazywa brak współpracy. No ale mam nadzieję, że chociaż powiedzmy trochę udało mi się przybliżyć kulisy tego, co tutaj jest w sumie w tej grze najważniejsze, czyli no, praca zespołowa. Chociaż pracy zespołowej u nas raczej nie mogliście zobaczyć. Mam nadzieję, że chociaż te podstawy naprawdę takie, czyli trzy lejny w dżungli mniej więcej, co będziemy robić, to będzie akurat w następnym odcinku, powiedzmy. Ale no cóż, nie można się przejmować tym, że przegramy przez to, że nasza drużyna się flamowała i nie było jako tako współpracy, więc mam nadzieję, że obejrzycie następny mój poradnik, który prawdopodobnie już niedługo uda mi się nagrać. Też będzie w luźnej formie, czyli to nie będzie nic ustawionego, typowy random. I zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie. Więc dzięki bardzo za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, wracajcie ponownie i do zobaczenia w League of Legends.